Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. W Brukseli zakończył się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Przywódcy 27 państw członkowskich podjęli decyzję w sprawie sankcji na rosyjską ropę. Państwa członkowskie Unii Europejskiej doszły do porozumienia w sprawie 6. pakietu sankcji wobec Rosji. Import rosyjskiej ropy będzie częściowo zakazany. Rada Europejska powinna do końca roku wprowadzić zakaz importu prawie 90% dotychczasowych dostaw rosyjskiej ropy. Poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ponad 2/3 rosyjskiego importu ropy to import w kierunku starego kontynentu. Odcięcie się Unii od surowca z tego kierunku będzie oznaczało dla Rosji ogromne straty finansowe. To bardzo ważne, bo dzisiaj ropa jest jednym z głównych źródeł dochodów, które później Kreml przeznacza na wojnę na Ukrainie. Bez zajęcia się tym tematem, bez zajęcia się tym kluczowym źródłem dochodów, ciężko byłoby mówić o skutecznej walce z machiną wojenną Putina. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Polski rząd jako pierwszy wzywał do odcięcia się od rosyjskich surowców energetycznych. Wbrew pesymistycznym zapowiedziom i wbrew sceptykom, nasza dyplomacja i dyplomacja Komisji Europejskiej i kilku innych krajów zadziałała skutecznie. Na nas ciążył szczególny obowiązek przekonania naszych partnerów z Grupy Wyszehradzkiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Węgier. To właśnie te kraje sprzeciwiały się sankcjom na rosyjską ropę z powodu braku odpowiedniej infrastruktury do odbioru surowca z innych kierunków. Dlatego też południowy odcinek rurociągu Przyjaźni, który odpowiada za 10% importu rosyjskiego gazu, nie został objęty 6. pakietem sankcji, a Czechy będą miały 1,5 roku na zmianę dostawcy. Jest to sprawa, do której jeszcze wrócimy i nad którą będziemy musieli popracować, ale to, co dziś zrobiliśmy, i tak jest dużym krokiem naprzód. 6. pakiet sankcji uderzy także w kolejne rosyjskie media państwowe, które nie będą mogły nadawać w Europie. Restrykcje przewidują również odcięcie od systemu bankowego SWIFT, jednego z największych rosyjskich banków, Sberbanku. Pozostaje w tym obiegu Gazprom Bank, przez którego wiele krajów płaci cały czas rosyjski gaz, także to też nie świadczy o szczelności tych sankcji, natomiast no, dobrze, że udało się je uchwalić. Zauważa prezes Instytutu Globalizacji dr Tomasz Teluk. Tymczasem Rosja odcięła dostawy gazu do Holandii po tym, jak odmówiła zapłaty w rublach. Wcześniej Moskwa zakręciła kurek Polsce, Bułgarii, Estonii, Litwie, Łotwie i Finlandii. W czasie unijnego szczytu Rada Europejska dyskutowała także o sankcjach na rosyjski gaz. Nikt nie chce kupować energii od Rosji. Rosja, barbarzyński kraj, kraj, na którym w żadnej mierze nie można polegać, okazała się nie tylko partnerem niegodnym zaufania, ale okazała się państwem zbrodniczym. Podczas unijnego szczytu Rada Europejska zdecydowała o przyznaniu Ukrainie pomocy finansowej w wysokości 9 miliardów euro. Od blisko 100 dni Ukraina walczy z rosyjskim wrogiem. Najtrudniejsza sytuacja panuje na wschodzie kraju. Rosja skoncentrowała tam najwięcej broni i formacji wojskowych. Mija 97. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wojska ukraińskie nieustannie się bronią. Niestety wojna jeszcze potrwa i musimy jeszcze wiele zrobić, by zwyciężyć. Na froncie jest bardzo trudno. Trwają walki na terenie obwodu ługańskiego, donieckiego, w innych obwodach naszego kraju. Informuje sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Wojska rosyjskie kontrolują połowę Siewierodoniecka. To ostatni duży bastion sił ukraińskich w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju. Ukraińskie wojska broniące Charkowa odparły siły rosyjskie. Jednak miasto nadal pozostaje w zasięgu rosyjskiej artylerii. Wczoraj ponad 1000 cywilów zostało ewakuowanych ze wschodu i północy regionu Charkowa. Niektóre miasta i wsie pozostają pod kontrolą Rosji. Powstaje tam okupacyjny reżim i prorosyjska administracja. Świata nie ma, связи nie ma. Все. Nie ma prądu, zasięgu i wody. To jest trudne. Nie mogę skontaktować się z moimi dziećmi. Nie ma pracy, nie ma pieniędzy. Roboty nie ma, pieniędzy nie ma.
Udało mi się uciec z piekła. To bardzo trudne emocjonalnie i przerażające, bo widziałam, jak wprowadzono rosyjskiego rubla, wprowadzono nowe ceny. Paszporty również zostaną zmienione. Z Mariupola Rosjanie zabierają ukraińskie dzieci osierocone w czasie okupacji miasta. Wywożą je w nieznane miejsce. Na terenie zaporowskiej elektrowni atomowej przebywa 500 rosyjskich żołnierzy. Są tam czołgi i materiały wybuchowe. Trudna sytuacja jest w Donbasie. Armia rosyjska próbuje zebrać swoje siły, aby wywierać coraz większą presję na ukraińskich obrońców, podkreśla ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. W Donbasie zgromadzona jest teraz maksymalna siła bojowa armii rosyjskiej. Siewierodonieck, Łysychańsk, Bachmut, Awdijewka, Kurachowe, Słowiańsk i kilka innych osiedli pozostają kluczowymi celami dla okupantów na tej osi. Siłom ukraińskim w Donbasie udało się rozbić rosyjskich najemników z tzw. grupy Wagnera. Wagnerowcy są objęci unijnymi sankcjami za tortury, egzekucje i zabójstwa. Walki w Donbasie mogą zdecydować o dalszym przebiegu wojny na Ukrainie. W tym celu Ukraina otrzyma od Stanów Zjednoczonych pociski MLRS krótszego zasięgu, ale nie będzie mogła prowadzić ostrzałów w głąb Rosji. USA dostarczą również kierowane rakiety HIMARS o zasięgu 70 km. Dziś ukraiński sąd aresztował dwóch rosyjskich żołnierzy za zbrodnie wojenne. Sąd uznał Aleksandra Aleksiejewicza Iwanowa winnym zarzucanego mu przestępstwa, powołując się na szczegóły ukraińskiego kodeksu karnego i skazał go na 11 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Taką samą karę odbędzie rosyjski żołnierz Aleksander Wołodymirowicz Bobikin. Łącznie zidentyfikowano ponad 600 Rosjan podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych na Ukrainie. Postępowanie karne rozpoczęto wobec 80 z nich. O pokój u naszych wschodnich sąsiadów nieustannie apeluje Ojciec Święty Franciszek. Dziś w łączności z sanktuariami na całym świecie papież wspólnie z wiernymi modlił się w intencji pokoju. Modlitwa odbyła się w symbolicznym miejscu, w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. To tu znajduje się figura Maryi Królowej Pokoju. Umieścił ją papież Benedykt XV na zakończenie I wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda zakończył swoją wizytę w Egipcie. O szczegółach z Kairu mówi nasz dziennikarz Jakub Więcław. Ostatni dzień wizyty polskiej pary prezydenckiej w Arabskiej Republice Egiptu rozpoczął się od spotkania z wielkim imamem muzułmańskiego Uniwersytetu Al-Azhar. Następnie polski przywódca spotkał się z polskimi mediami i podsumował całą wizytę. Na tym gruncie politycznym rozmawialiśmy i z panem prezydentem, i z panem premierem o tych sprawach najważniejszych. Tak? Rozmawialiśmy o kwestiach energetycznych, o przyszłych, mam nadzieję, dostawach z Egiptu gazu LNG do Polski, do naszego terminalu w Świnoujściu, a w przyszłości, mam nadzieję, do nowego terminalu, który zamierzamy ulokować w Gdańsku. Rozmawialiśmy też o potencjalnym kontrakcie, który w tej chwili negocjowany jest, jeżeli chodzi o dostawy gazu do Europy przez Komisję Europejską na poziomie Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy oczywiście o kwestii wojny na Ukrainie, rosyjskiej agresji, wpływu, jaki ona ma na politykę światową, na światowe bezpieczeństwo. Oczywiście z punktu widzenia Egiptu przede wszystkim na bezpieczeństwo żywnościowe. Rozmawialiśmy również o współpracy naukowej, jeżeli chodzi o gospodarkę wodną pomiędzy Polską a Egiptem. Dyskutowaliśmy oczywiście współpracę w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale także i współpracę naszych przemysłów w dziedzinie cyfryzacji, w dziedzinie różnego rodzaju najnowocześniejszych technologii, także współpracy przemysłów zbrojeniowych. A ostatnim punktem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Arabskiej Republice Egiptu było złożenie wieńca na cmentarzu Wspólnoty Narodów. Z Kairu dla Informacji Dnia Jakub Więcław. Kolejny miesiąc i kolejne wzrosty cen. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w maju inflacja wyniosła prawie 14% rok do roku. Najwięcej podrożały paliwa i transport.
Z inflacją zmaga się cały świat. Na Litwie w maju ceny wzrosły o 18,5%, w Niemczech o prawie 8%. Podobny wskaźnik inflacyjny jest w Stanach Zjednoczonych. W Polsce w maju ceny skoczyły rok do roku o 13,9%, a miesiąc do miesiąca o 1,7%. Czynniki napędzające inflację są stałe od kilku miesięcy, zauważa ekonomista profesor Wojciech Piątek. Wzrost cen wszelkich dostępnych nośników energii, polityka klimatyczna, tutaj handel emisjami, konieczność zakupu przez spółki energetyczne. Do tego wojna na Ukrainie, pozrywane po pandemii łańcuchy dostaw. Na inflację ma wpływ też duża ilość pieniądza na wielu rynkach. To pozostałość po programach ratunkowych kierowanych do przedsiębiorców dotkniętych lockdownami. Ekonomista dr Marcin Kędzierski zwraca uwagę jeszcze na inną zależność. To nie płace ciągną tę inflację. Jeżeli są jakieś czynniki wewnętrzne, które ciągną inflację, to raczej marże firm. I tutaj wyraźnie widać, że jeżeli popatrzymy sobie na zyski firm, zwłaszcza średnich i dużych firm w ostatnim roku, no to te zyski są największe w całym XXI wieku. Nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie inflacja wyhamuje. Szczyt podwyżek ekonomiści przewidują na jesień. Wtedy w górę wybiją ceny żywności. Zakończy się proces produkcyjny właśnie tej produkcji realizowanej w oparciu o bardzo wysokie ceny energii. W maju do 8,7% wzrosła inflacja bazowa. Dla Rady Polityki Pieniężnej to sygnał do kolejnego podniesienia stóp procentowych. Światowa Organizacja Zdrowia chce stworzyć międzynarodowy traktat pandemiczny. Jak alarmuje Instytut Ordo Iuris, dokument bardzo mocno uderza w suwerenność państw członkowskich. Stan epidemii przeszedł w stan zagrożenia epidemicznego. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia działająca przy ONZ pracuje nad tak zwanym międzynarodowym traktatem antypandemicznym. Zgodnie z założeniami dokumentu WHO miałaby przejąć część kompetencji państw w zakresie walki z pandemiami. Takie postulaty są sprzeczne z konstytucją Polski, ale i konstytucjami pozostałych państw należących do ONZ, podkreśla prawnik dr Michał Skwarzyński. Działania WHO oczywiście są jakimiś działaniami na poziomie politycznym. Ktoś uważa, że jak będzie centralnie zarządzane z WHO kwestia pandemii, to będzie z tą pandemią łatwiej walczyć. To jest nieprawdą, to będzie wytworzenie kolejnego jakiegoś biurokratycznego molocha, a nie rzeczywista pomoc. WHO w porę nie ostrzegła świata, że w Chinach niebezpiecznie rozwija się koronawirus SARS-CoV-2. Podawano m.in. sprzeczne wytyczne co do skuteczności noszenia maseczek. WHO udowodniła, że szkodzi właściwej reakcji na zagrożenia epidemiczne, mówi działacz akcji katolickiej Jan Klawiter. Niestety WHO popełniło szereg błędów związanych właśnie z ogłoszeniem pandemii, zbyt późne ogłoszenie pandemii, ochranianie Chin jako apelowanie do tego, żeby nie zmniejszano liczby przelotów i komunikacji z Chinami, spowodowały takie przeciągnięcie pandemii. Mimo to dyrektor generalny WHO do walki z pandemiami chce nowych kompetencji. Pandemia pokazała, dlaczego świat potrzebuje WHO, ale także dlaczego świat potrzebuje silniejszej, z większymi uprawnieniami i finansowanej w zrównoważony sposób Światowej Organizacji Zdrowia. Postulaty WHO już dziś popierane są przez niektóre państwa członkowskie. Wspólnie zrozumieliśmy, że potrzebujemy silniejszej WHO z odpowiednimi środkami, zdolnościami i uprawnieniami do wspierania państw członkowskich, w tym w przygotowaniu i reagowaniu na pandemię. Dlatego też Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o sprzeciwienie się próbom ograniczania suwerenności Polski i przekazania jej części globalnym organizacjom. Te rozwiązania oznaczałyby, że WHO ma prawo w sposób wiążący dyktować państwom członkowskim, czyli niemalże wszystkim państwom świata, w tym Polsce, rozwiązania chociażby takie jak lockdowny, blokady gospodarki, blokada wolności obywatelskich, zakazy poruszania się, zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, zamykanie kościołów. Dlatego potrzebna jest świadomość i opór obywateli na całym świecie wobec tego, co się dzieje, podkreśla prezes Instytutu Ordo Iuris, mecenas Jerzy Kwaśniewski. Po to, żeby rządzący nie dali się złapać na pewną pokusę łatwego oddania kompetencji WHO w nadziei na to, że WHO będzie skutecznie zarządzało przyszłymi pandemiami. Na swoich stronach WHO informuje, że wstępna wersja międzynarodowego traktatu antypandemicznego ma zostać zaprezentowana
prezentowana na 76. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w 2023 roku. Traktat miałby zostać przyjęty w 2024 roku. I na dziś to już wszystko. Spokojnej nocy Państwu życzę. Z Panem Bogiem.